Dzień dobry. W środę 10 października w aktualnościach wita Państwa Jolanta Zielińska. Szczecineccy policjanci odnieśli kolejny sukces w walce z dealerami i producentami narkotyków. Ostatnio na terenie gminy Borne-Sulinowo zlikwidowali plantację konopi. Jak na warunki polskie była to plantacja bardzo duża. Możemy się pochwalić kolejnym sukcesem, ponieważ kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku uderzyli w narkotykowy biznes. Nasza codzienna praca polega na zapewnieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańcom całego naszego powiatu. Jednym z aspektów tej pracy jest między innymi zwalczanie właśnie przestępczości narkotykowej. Wzmożone działania naszych kryminalnych pozwoliły zlikwidować jedną z największych plantacji w kraju. W poniedziałek policjanci w wyniku realizacji wcześniej uzyskanych informacji dokonali przeszukania budynku mieszkalnego na terenie gminy Borne-Sulinowo. W wyniku prowadzonych czynności, w wyniku tego przeszukania w piwnicy budynku ujawnili profesjonalnie przygotowaną plantację konopi indyjskich w ilości 500 sztuk oraz suszu uzyskanego z kwiatów tych konopi w ilości ponad 20 kg. W związku z tą sprawą mundurowi dokonali zatrzymania 4 osób w wieku od 41 do 49 lat. Zabezpieczono narkotyki, rośliny konopi indyjskich oraz profesjonalny sprzęt służący do jej uprawy. Na chwilę obecną policjanci prowadzą czynności z tymi osobami podejrzanymi, którzy jeszcze dzisiaj zostaną doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Szczecinku. W Nowym Sadzie w Serbii odbyły się Mistrzostwa Europy w fitness dzieci. Polskę reprezentowały 3 zawodniczki akrobatycznego klubu sportowego Daszbur Szczecinek. Karolina Pietrzyk w kategorii wiekowej 15 lat wywalczyła brązowy medal. Tak spektakularnym wynikiem zakończyła start w kategorii dzieci. Kolejna zawodniczka AKS Daszbur, Liwia Stańczykowska, jest czołową zawodniczką Europy. Mistrzostwa zakończyła w ścisłym finale na 5. miejscu. Maja Bartoszek po eliminacjach uplasowała się tuż poza finałem na 7. pozycji. W punktacji drużynowej reprezentacja Polski składająca się z 2 klubów, AKS Daszbur Szczecinek oraz Black and White Ostrowiec Świętokrzyski, wywalczyła 3. miejsce. Trenerką szczecineckich zawodniczek jest Wioleta Szydlak. Udział w mistrzostwach był możliwy dzięki Starostwu Powiatowemu Szczecinek oraz Państwu Iwonie i Januszowi Stańczykowskim. Zespół szkół technicznych wzbogacił się o kolejną nową pracownię. Jest to pracownia Europejski Kierowca. Dzięki niej uczniowie tej szkoły będą mieli możliwość kończenia nauki z prawem jazdy kategorii C+E. Pracownia jest wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia i jedyny w szkołach publicznych w całej Polsce symulator jazdy samochodem ciężarowym. Przedmioty techniczne są trudne. Przedmioty techniczne naprawdę są trudne i warto jest, aby te umysły były ścisłe. Sam projekt, proszę Państwa, kosztował 2 247 000 zł. 1 910 000 to jest dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego. 337 000 to są środki, które samorząd powiatowy do tego musiał wygospodarować, a zatem nieduże wcale pieniądze. No, widzicie Państwo, jednym z takich ciekawych spraw to jest właśnie za 119 000 kupiony samochód elektryczny w pierwszym powiecie szczecineckim. Nawet przydzieliliśmy dzisiaj firmę Konoszpan, która z takim pomysłem też weszła. Następny samochód to jest taki dostawczy Opel, 98 000 zł. I brakuje jeszcze, ponieważ do 20 października chyba mamy mieć dostarczony samochód ciężarowy z przyczepą marki MAN za 308 000 zł. Więc to jest takie, powiedzmy, full wypas, jeżeli chodzi o to, co jest związane z tą pracownią. 246 000 kosztowała nas modernizacja i przygotowanie tych pracowni. Będziecie mieli Państwo, będziemy mieli okazję zobaczyć, jak faktycznie zmieniliśmy oblicze tych warsztatów. One były, co tu dużo ukrywać, takie siermiężne, tak? My po kolei to zmieniamy. No i to, co jest takim, wydaje się, cukiereczkiem, wisienką na torcie. O, wisienką na torcie to jest właśnie ten symulator. Prawie 900 000 zł. Symulator 5-stopniowy, panie Piotrze, tak? 6-stopniowy. Pan Grzegorz mi tu podpowiada, czyli on ma te wszystkie inne takie zamocowania, gdzie może symulować każdy zaprogramowane warunki. No fajnie być pierwszym, tak? Fajnie być pierwszym, cieszę się z tego ogromnie i tak jak pani dyrektor powiedziała, jesteśmy
pierwszą szkołą publiczną w Polsce, która techniczną, która ma taki symulator, te urządzenia do sprawdzania tego, co jest związane tak naprawdę z samochodem, pneumatyka, hydraulika, elektryka, nagłośnienia, dmuchawy, to wszystko jest tutaj, wszystko można włączyć, wszystko można sprawdzić, wszystko można próbować zaprogramować. Silniki, które tutaj są i od samochodów ciężarowych, i od samochodów osobowych, pracownie, jeszcze nie mamy wszystkiego. Zarząd Dróg Powiatowych w Szczecinku administruje około 500 kilometrami dróg. Ich stan techniczny jest różny, dlatego cieszy każde dofinansowanie pomagające polepszyć ich stan. Dziś starosta podpisał umowę o dofinansowanie remontów dróg w gminie Biały Bór. Pierwsza z nich realizowana będzie w miejscowości Drzenowo. Od drogi krajowej nr 20 do dróg kolejowych będzie to odcinek około 1600 metrów. Za kilka chwil zostaną parafowane stosowne umowy dotyczące tej inwestycji. Natomiast drugie zadanie będzie dotyczyło przebudowy około 2-kilometrowego odcinka łączącego Sępolno Wielkie z drogą krajową nr 25. Oczywiście sąsiad z nami pan starosta Krzysztof Lis, wicestarosta Marek Kotrzy, pan Przemysław Kowalczyk, pełnomocnik firmy Polodróg Krawca Pomorskiego, który będzie realizował inwestycje w Drzenowie, oraz pan Paweł Mikołajewski, burmistrz Białego Boru, dla którego dwie inwestycje są niezmiernie ważne. Za chwilkę panowie wprowadzą nas w arkana tych zadań. Myślę, że zaczniemy od Drzenowa, potem skupimy się na Sępolnie, a na koniec oczywiście podpiszemy dokumenty. Panie starosto, bardzo proszę. Szanowni Państwo, dwa słowa. Pan Piotr powiedział o tym Sępólnie jako o zadaniu, które już ma się realizować. To jako małe sprostowanie, my złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego zadania do programu na 2019 rok, do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych. Taki wniosek należało złożyć do 15 września do pana wojewody. Mając przyjemność podpisania umowy z wicestarostą na te dwa zadania, o których pan Piotr wspomniał, oczywiście już rozmawialiśmy z panem wojewodą o tym przedsięwzięciu. Mam nadzieję, ufam, jestem przekonany, że to zadanie też będzie realizowane, po pierwsze, ponieważ ono poprawia bezpieczeństwo na terenie gminy Biały Bór, po drugie, mamy partnera w postaci firmy Lafarge, która nam przekazuje na realizację tego zadania około 2000 ton kruszywa, więc to partnerstwo jest potrzebne, a po trzecie, niezmiernie ważny odcinek, gdzie poruszają się pojazdy wysokotonażowe i powiat złożył jeden wniosek na realizację przedsięwzięć drogowych na rok 2019. Ale wracając do tego przedsięwzięcia, nie ukrywam, że my z dużym problemem podchodziliśmy do realizacji tego przedsięwzięcia. Po pierwsze, już w 2016 roku podpisaliśmy umowę samorządu województwa na realizację tego zadania, które może być finansowane z programu rozwoju obszarów wiejskich. W tym budżetowaniu 2014-2020 udało się samorządom powiatowym poprzez Związek Powiatów Polskich jakby wpisać, że możemy występować do PROW-u o realizację jednego zadania w drogach powiatowych i dzięki temu we wszystkich województwach w całej Polsce samorządy powiatowe mogą się o realizację takich przedsięwzięć ubiegać. Wartość dofinansowania to jest 63,63%, ale nie więcej niż 3 miliony. Co się okazuje, myśmy aplikując o to zadanie mieli skalkulowaną to przedsięwzięcie na prawie 3 400 000 zł i w związku z tym otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości prawie 1 400 000 zł, czyli to jest dokładnie 63,63%. Natomiast jak zrobiliśmy pierwszy przetarg, to się okazało, że najtańsza oferta była 5,5 miliona. Trwa konkurs na najlepszego taksówkarza w Szczecinku. Nagrodą główną jest elektryczny Volkswagen Golf ufundowany przez firmę Kronospan. W programie samorządowym zastępca burmistrza Daniel Rak przypomina zasady uczestnictwa w konkursie. Konkurs ogłoszony został z końcem zeszłego tygodnia, a może inaczej, samochód został wprowadzony na Plac Wolności. Pierwsza elektryczna taksówka w Szczecinku. To jest jeden z elementów porozumienia, które zawarliśmy tutaj kilka dni temu, można powiedzieć, w szczecińskim ratuszu z Kronospanem. Ten samochód jest jakby takim symbolem. Symbolem, który pokazuje, że nastąpi w dziedzinie tutaj motoryzacji pewien przełom. My już tylko przypomnę, że jesteśmy na ostatnim etapie realizacji zamówienia 10 autobusów elektrycznych, które 15 listopada będą już na ulicach Szczecinka mogły się poruszać. I
Wiemy o tym, że żeby wymienić tabor, żeby zmienić tutaj jakby sposób komunikacji tej miejskiej, potrzebne będą kolejne inwestycje. Wiemy o tym, że są kolejne programy rządowe, nie przeczę, z których chcemy tutaj też korzystać. 15 grudnia zostaje ogłoszony nabór na wymianę autobusów, na zakup autobusów elektrycznych i tutaj ten program jest właśnie dedykowany do takich miejscowości jak Szczecinek, do miejscowości, gdzie już rozpoczęte zostały inwestycje proekologiczne i my, wiedząc o tym, że optymalną ilością elektrycznych autobusów w Szczecinku to jest 25 sztuk, my teraz 10 wymieniamy, optymalnie by było jeszcze 15 wymienić, wówczas w 100% mamy wymienione autobusy miejskie na elektryczne i to by można było powiedzieć, by było bardzo satysfakcjonujące i życzyłbym sobie tego, żeby taka flota w Szczecinku niebawem jeździła. Natomiast wracając do tego konkursu, tak samo jak autobusy elektryczne powinny jeździć po Szczecinku, tak samo powinniśmy iść w kierunku samochodów elektrycznych. Pierwsza ekologiczna taksówka ma uzmysłowić pewien kierunek, który sobie wyznaczamy, właśnie też budowy sieci punktów do ładowania samochodów. To jest kierunek, mieszkańcy muszą się przekonać, Polacy, szczecineczanie, do tego, że samochód elektryczny wejdzie, będzie dobrą ofertą. Tylko każdy może się uzmysłowić, tak, może obejrzeć ten samochód, będzie do piątku tutaj jest eksponowany, można obejrzeć, usiąść, zapoznać się z budową tutaj tych podstawowych rzeczy. Naprawdę auto jest bardzo zgrabnie przemyślane, bardzo, bardzo widać, że projektanci tutaj dołożyli wszelkich starań. Samochód, koszt 100 km jazdy tym samochodem to jest niecałe 7 zł. Ładowanie 80% naładowania tego samochodu odbywa się przez 1 godzinę. Pełne ładowanie przez około 5 godzin. Także jeżeli chodzi o tutaj sprawy związane z, bo tak kiedyś mówię o zatankowaniem, z uzupełnieniem tych wszystkich spraw związanych z ilością przejechanych kilometrów są bardzo optymalne, tak? Czyli za pomocą urządzenia możemy w garażu doładować taki samochód przez noc i dalej im jeździć. Na pełnym jednym ładowaniu można przejechać 300 kilometrów. Ponadto w programie będzie mowa o ofertach na zakup drona, a także o pracach związanych z reprofilacją górki rynkowej. To już wszystkie informacje w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach i bloku wyborczym, tydzień służb mundurowych, program samorządowy miasta Szczecinek i magazyn Vectra Media. Zapraszam.